Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w 5. odcinku programu Wolne Niedziele. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Zbigniew Izdebski, seksuolog kliniczny, pedagog, doradca rodzinny, specjalista w dziedzinie zdrowia i życia seksualnego nie tylko Polaków, ale Polaków w sposób szczególny. Dzień dobry, witam serdecznie. Zbyszku, jesteśmy w takim bardzo specyficznym okresie, trwamy w kwarantannie, która zaczęła się już ponad miesiąc temu i chciałem Cię zapytać, czy dla Ciebie jako dla seksuologa, jako dla badacza zachowań seksualnych kwarantanna, sytuacja zamknięcia, czy to jest czas w jakiś sposób szczególnie badawczo interesujący? W sensie badawczym niewątpliwie jest to czas szczególnie interesujący, dlatego że można by powiedzieć, że znajdujemy się w momencie takiego eksperymentu społecznego, że nie dość, że w jednym kraju, to w wielu krajach nastąpiła izolacja społeczna, nastąpiło zamknięcie ludzi w domach. Tego jeszcze nigdy nie było na świecie. W związku z tym, z takiego badawczego punktu widzenia, możemy powiedzieć tak, że jest to szalenie interesujące. A z punktu widzenia czysto ludzkiego, w momencie, kiedy ktoś bierze udział w badaniach, na które się nie zgodził, bo to są badania prowadzone wbrew twojej woli, no to możemy powiedzieć tak, po pierwsze jest to nieetyczne, prawda, bo na badania osoba musi wyrazić zgodę, a po drugie, że rzeczywiście nie wiemy, jakie mogą być w przyszłości konsekwencje dla uczestników tego, co się wydarza, dlatego że no, pandemia ma charakter szczególny, izolacja ma niewątpliwie charakter szczególny. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacja pandemii koronawirusa niesie ze sobą liczne niebezpieczeństwa, a na pewno powoduje też wiele obaw w porządku ekonomicznym, społecznym, politycznym, osobistym i wielu, wielu innych. Natomiast chciałem Cię zapytać, czy Twoim zdaniem ten moment, w którym jesteśmy, czy to jest dobry moment do odkrywania na nowo swojej własnej seksualności i to zarówno w sytuacji, w której jesteśmy i spędzamy kwarantannę sami i tak samo, jeśli tą kwarantannę spędzamy z osobą, z którą jesteśmy w związku. Czy to jest rzeczywiście dobry moment na odkrywanie swojej własnej seksualności, na eksperymentowanie, na sprawdzanie swoich granic, czy też poszerzanie doświadczeń? Kiedy my mówimy o zdrowiu seksualnym człowieka, to wówczas także mówimy o tym, że na to zdrowie nasze składa się to, co związane jest z fizjologią, z biologią naszej seksualności, ale także my wskazujemy na to, że nasza seksualność rozwija się w cyklu naszego życia, tak samo jak rozwija się nasza osobowość i że na to wszystko bardzo ważny wpływ ma proces komunikowania się i miłości. I ja jestem przekonany, że ten moment niewątpliwie tej pandemii, kiedy jesteśmy z sobą, jest to bardzo dobry moment dla wielu związków na takie lepsze komunikowanie się. Jest bardzo często tak, że my nasze relacje w związku opieramy na tym, jakby to był test na inteligencję. To znaczy, że współżyjemy tak, nie pytając drugą osobę o to, jakie ma tak naprawdę do końca swoje oczekiwania. Może nieraz zapytamy po seksie, że ktoś nam odpowie, czy dobrze ci było, prawda, i zapali papierosa i koniec, dobrze było. Natomiast to jest, wiesz, tak jak powiedziałeś, to jest niewątpliwie taki dobry moment do lepszego odkrywania siebie. Ja myślę, że nic nie jest tak fascynujące, a jednocześnie jest tak skomplikowane, jak nasza seksualność. I niewątpliwie ta nasza seksualność daje nam ogromną szansę na jej nowe trochę odkrywanie. Zastanawianie się nad tym, czego chcielibyśmy jeszcze w swoim życiu doświadczyć, albo o czym myśleliśmy także kiedyś, ale nie dopuszczamy pewnych myśli do naszej świadomości, bo na przykład to są sprawy zbyt skomplikowane. Teraz jest czas na pewną formę jakiejś refleksji, na pewną formę jakiegoś dialogu, na pewną formę jakiejś
otwartości. I tutaj musimy sobie zdawać sprawę z tego, że bardzo ważną kwestią jest to, żebyśmy nie realizowali potrzeb swoich, potrzeb seksualnych kosztem drugiej osoby. Ale jeżeli jedna i druga strona akceptuje pewne zachowania, no to jest dobry sposób również na eksperymentowanie. No, teraz obserwujemy dużą falę zainteresowania materiałami o charakterze pornograficznym. Zresztą niektóre strony pornograficzne udostępniają nawet za darmo pewne materiały. I jeżeli dla kogoś oglądanie pornografii sprawia frajdę, ktoś jest z tego zadowolony, to jest dla kogoś przyjemne, no to dlaczego mówić, że to jest nieprzyjemne, jak przyjemne? Ale my naturalnie musimy mieć dystans do tej pornografii. Mówię o ludziach dorosłych także. Dystans do tej pornografii, że często ta pornografia to nie jest obraz rzeczywisty tego, co się tak naprawdę w każdym domu naszym dzieje. To jest to, o czym powiedziałem, że do pornografii trzeba mieć dystans. To dotyczy szczególnie ludzi młodych, którzy teraz z dużą, że się tak wyrażę, namiętnością wchodzą na te filmy pornograficzne. I ludzie młodzi muszą sobie zdawać sprawę z tego, że ten materiał pornograficzny to nie jest edukacja seksualna. To jest pornografia. Czymś innym jest edukacja seksualna, czymś innym jest pornografia. I to jest ważne, żebyśmy wówczas mieli do tego dystans. A zauważmy, że poziom edukacji seksualnej w Polsce jest bardzo niski. I dlatego też wiele ludzi młodych, nie tylko z ciekawości, ale z tego, żeby coś się więcej dowiedzieć o seksie, ogląda te materiały pornograficzne. To jest też, może być dla niektórych domów taki dobry moment do tego, żeby z sobą, z naszymi dziećmi więcej także porozmawiać o kwestiach dotyczących naszej seksualności, naszej płciowości, dojrzewania psychoseksualnego i także do materiałów pornograficznych. My poprzez same zakazy i zakładanie blokad nie uchronimy naszych dzieciaków przed materiałami pornograficznymi. Ale my możemy z nimi prowadzić dialog, my możemy wyrazić nasz pogląd na ten temat, my możemy powiedzieć dlaczego nie i ewentualnie dlaczego dla dorosłych i dlaczego oni powinni tego typu stron unikać albo mieć po prostu dystans. Mówisz o pornografii, o stosunku do pornografii. Mówisz też o tym, w jaki sposób rozmawiamy o naszej seksualności i o życiu seksualnym. I teraz zastanawiam się, czy nie jest w Polsce problemem to, że w jakichś dwóch różnych porządkach idą nasze zachowania seksualne, a także to, w jaki sposób te zachowania seksualne jesteśmy skłonni prezentować w debacie publicznej, co bardzo jasno pokazują właściwie twoje badania, które regularnie prowadzisz od 1997 roku. Ja w tej chwili nie pamiętam dokładnych danych statystycznych, pewnie zaraz mi w tym pomożesz, ale jeśli się nie mylę, to do oglądania pornografii w twoich ostatnich badaniach przyznawało się bodajże 65% Polaków. Jeśli chodzi o masturbację, to ten poziom też jest bardzo wysoki, nawet jeszcze wyższy. Natomiast trudno byłoby w przestrzeni publicznej znaleźć osoby, które otwarcie mówią o tym i pochwalają, albo przynajmniej mówią w sposób afirmatywny właśnie z jednej strony o korzystaniu z pornografii, z drugiej strony o praktykowaniu masturbacji. Jak ci się wydaje, z czego to wynika? Mm-hmm. Cieszę się, że nawiązujesz do tych badań, które pokazują nieraz dwa różne światy rzeczywistości. Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą masturbacji, to jest tak, że zdecydowana większość mężczyzn się masturbuje i to jest od wielu lat niezmienne. Natomiast wyraźnie widać w tych moich ostatnich badaniach, że masturbuje się coraz więcej również kobiet. Polacy mają różne podejście do masturbacji. Dla niektórych jest to akceptowana bardzo, bardzo forma, a dla niektórych jest to taka forma no, nieakceptowana, albo niektórzy mówią,
Nie wiem, co o tym sądzić. Natomiast jasna jest sytuacja taka, że z punktu widzenia seksuologicznego masturbacja jest normą seksuologiczną, jest czymś dla nas zdrowym, prawda, w sensie rozwojowym. Pewno, że bywają sytuacje patologicznych rzeczy. Jeżeli świat kogoś koncentruje się tylko na masturbacji, tak jak świat kogoś koncentruje się tylko na oglądaniu pornografii, to każda forma uzależnienia, czy to będzie forma uzależnienia od jedzenia, od alkoholu i tak dalej, i można być uzależnionym także i od pornografii, czyli można się od wszystkiego uzależnić, ale nawet jeżeli byśmy przyjęli koncepcję taką, że jest mężczyzna, który się masturbuje codziennie, no to po prostu widocznie ma taką potrzebę, a może niektórzy mają potrzebę kilka razy dziennie. Wszystko zależy po prostu od wieku, od jego o wieku libido. Ale naturalnie ten problem masturbacji, dlaczego nazywałem problem masturbacji? Dlatego, że ja sądzę, że dla niektórych jest to problemem. Dlatego, że jak ja nieraz pytam pacjenta, czy się masturbuje, no okej, okay, no to on mówi, że się masturbuje. Ale jak pytam o jego odczucie wynikające z masturbacji w kwestiach odczuwanej przyjemności, to prawie nikt nie chce mówić o tym, że jest to, że to może być przyjemne, a wiele koncentruje się na tym, no tak, no to jest takie rozładowanie, ale jak gdyby sprowadza tą masturbację, że jakby było to coś gorszego. A przecież z punktu widzenia prawa seksualnego mamy również prawo do przyjemności. W ubiegłym roku na konferencji w Meksyku, konferencji seksuologicznej, aż trzeba było to zapisać również, że w zdrowiu seksualnym mamy prawo do przyjemności. Jeżeli ktoś odczuwa autentyczną przyjemność z faktu, że się masturbuje i odczuwa odprężenie, odczuwa przyjemność, no to hello, no to co mówi, że to nie jest przyjemne, jak jest przyjemne? No gorzej jest, jeżeli ktoś traktuje masturbację w kategoriach takich no patologicznych, że to nie jest coś zdrowe, że to nie jest coś dobre. Mówię o tych osobach, które na przykład mają pewne poglądy religijne, gdzie mają poczucie, że jest to wina, że jest to grzech, że może tego nie powinni robić. Ja w te kwestie nie wchodzę. To są sprawy światopoglądowe. I w sprawach światopoglądowych każdy musi to uregulować sam sobą. Ja sobie myślę, że jeżeli ktoś się masturbuje, prawda, to i ma poczucie takiego grzechu i takiej winy, no to jest to straszne, strasznie smutne. A jeszcze do tego niektórzy, i tacy są w Polsce dzisiaj, mają poczucie, że jest to zaburzenie psychiczne, prawda? I słuchaj, to jest w ogóle już całkiem smutne. No grzech jak grzech. Ale jeszcze jak ktoś do tego doda zaburzenie psychiczne, że to z punktu widzenia zdrowia jest coś nie tak, no to jest strasznie smutne, bo wiesz, masturbujesz się, jest tobie przyjemnie, a jednocześnie jak to skończysz, to nie dość, że masz poczucie grzechu, to jeszcze masz poczucie, że jesteś zaburzony. No i w ogóle, jak tutaj mój idzie o przyjemność? Proszę Państwa, ja nie oczekuję teraz po naszej rozmowie z Tomkiem, że Państwo zadzwonicie do swoich znajomych, jak będziecie pytali o to, jak u kogoś było, albo jak co jest u Was, to powiecie hello, prawda? No, a jestem dzisiaj po dobrym treningu, chciałem powiedzieć, masturbacyjnym, prawda? Nie, tylko chodzi o to, żeby pokazać, no, żebyśmy wkomponowali to, że u niektórych to występuje. Jeżeli tak, to jest okej. Okay. Też nie oczekuję, żebyśmy po dzisiejszej rozmowie z Tomkiem powiedzieli hello, proszę Państwa, zakładamy fan klub masturbatorów, bo to nie o to też chodzi. Ale chodzi o to, żebyśmy naprawdę zdjęli z siebie to poczucie jakiegoś dyskomfortu, winy, bo i ta masturbacja dla ludzi w różnych fazach życia po prostu jest do zaakceptowania. I nieraz my mówimy o grupach osób, które żyją w pojedynkę. No to rzecz wiadoma, że mogą się masturbować, ale niektórzy mówią tak, ja mam 50 lat, 60 czy prawie 70. No to co? To nie można, jak ktoś chce,
to dlaczego nie można? Przecież to jest też sprawa, która może dać ludziom pewne odprężenie, może dać ludziom trochę satysfakcji. Wszystko, czy mówisz, jest zresztą tożsame z tym, co mówisz publicznie od wielu, wielu lat, od kiedy też badasz życie seksualne Polaków i łącznie to z taką postawą właśnie afirmującą, akceptującą własną cielesność, własną seksualność, przyjemność, która jest niezbędnym elementem zdrowia i emocjonalnego, i seksualnego. Ale trzeba przyznać, że dla mówienia o seksualności czasy są w tej chwili w Polsce bardzo trudne. Mam takie wrażenie, że seksualność w tej chwili jest chyba najbardziej upolityczniona w ostatnim 30-leciu, że seksualność i prywatne życie Polaków stało się właściwie więźniem różnych sił politycznych. Jak ci się wydaje, z czego to wynika, że politycy, zwłaszcza ci z obozów prawicowo-konserwatywno-narodowych, choć twoje badania wskazują, że nie tylko oni, tak bardzo boją się wyzwolonej seksualności Polek i Polaków? Tomek, wiesz, już wiele razy rozmawialiśmy o tych kwestiach podejścia Polaków do seksualności i wiemy doskonale, że dla podejścia takiego pozytywnego do seksualności człowieka, w sensie naszego zdrowia seksualnego, nigdy w Polsce nie było dobrych czasów. Nie było dobrych czasów w czasie upojnego socjalizmu. Nie było na to dobrego czasu w okresie transformacji. Nie było i nie ma czasu teraz dobrego na to teraz. Wzrasta w nas, ludziach, świadomość naszych praw. Praw obywatelskich, które i tak są naruszane, ale my mamy świadomość często, że powinno być inaczej. Że często na to się nie zgadzamy. Ale także wzrasta w nas, ludziach, świadomość tego, co dotyczy pewnych praw seksualnych. Jeżeli ludzie by tego nie interpretowali w kategoriach, że mam poczucie, że to jest prawo seksualne, że ileś mamy praw seksualnych, to i tak mają niektórzy poczucie, że mam do tego prawo. Ja jako człowiek mam do tego prawo. Ale jednocześnie mówienie o tych kwestiach, które my mówiliśmy, dotyczących takiego pozytywnego spojrzenia na ludzką seksualność jest absolutnie w ostatnich latach bardzo trudne. Co więcej, w momencie, kiedy środowiska związane z LGBT zaczęły coraz więcej mówić, słuchajcie, my też jesteśmy obywatelami tego kraju. My też jesteśmy ludźmi. My mamy inną niż heteroseksualną orientację. Hello, my jesteśmy mniejszością. Ale także w tej Polsce chcemy się czuć dobrze. Chcemy być pełnoprawnymi obywatelami. My, geje, lesbijki, osoby transpłciowe i tak dalej. I to okazuje się, że tu się pojawia sprzeciw. Zresztą ja Państwu pokażę te badania dotyczące postaw Polaków wobec osób homoseksualnych, jakie się kształtują. I myślę, że to jest bardzo niedobre, dlatego takie myślenie o stygmatyzowanej seksualności jest niedobre, bo to odbija się na całym procesie podejścia do edukacji seksualnej, bo mówimy, stop pedofilii, stop seksualizacji, czyli utożsamiamy to, że przekazywanie wiedzy w szkole dzieciom jest nie edukacją seksualną, ale jest seksualizacją. Że to, że my mówimy, czy możemy powiedzieć, że są różne orientacje seksualne, jest wskazywaniem na to, że ktoś gloryfikuje homoseksualność człowieka. A nie mówi o tym, że ludzie mogą i mają, czy nie to, że mogą, że ludzie mają różne orientacje seksualne. I to jest strasznie w tym wszystkim smutne. I to jest upolitycznione. I na tym sobie niektórzy politycy budują swój kapitał polityczny. I to jest znowuż często pokazywanie różnych dwóch stron naszej moralności. Co
naprawdę niektórzy na sferze związanej z seksualnością, takiej restrykcyjnej, chcą zbudować swój kapitał polityczny, niejednokrotnie często zachowując się zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Proszę zwrócić uwagę w tej chwili, jak my mówimy o tym, co związane jest z wiarą Kościoła katolickiego, co związane jest z naszym światopoglądem i podejściem restrykcyjnym do sfery związanej z seksualnością i roli religii, także pod którą się chcą niektóre ugrupowania w Polsce podpiąć. Ale proszę popatrzeć. Ja nie będę mówił o swoich pacjentach. Moi koledzy seksuolodzy, ginekolodzy nie będą mówili o swoich pacjentach. Ale my jednak trochę wiemy, co się gdzie dzieje, bez względu na to, jaką reprezentujesz opcję polityczną. Seks jest po prostu seks. Proszę zwróćmy uwagę na to, jak na przykład w samej grupie osób, które są politykami PiS-u, ile osób jest po różnego typu doświadczeniach związanych z rozwodami. Prawda? To nie jest tak, że wszyscy są w jednym związku, bo wzięli ślub kościelny, ślubowali miłość, wierność i to, że kogoś nie odpuszczą aż do śmierci. Opuścili kogoś i dokonali nowego wyboru w swoim życiu. Ale ja tego nie oceniam. Ja nie jestem od ich oceny. To jest z punktu widzenia prawa, ja nie mówię o prawie kościelnym, ale mówię prawa, masz prawo rozwieść się, jeżeli sądzisz, że twój związek nie jest taki, jaki chciał być, czy żeby był. Ale okej, to dlaczego niektórzy dają sobie prawo do tego, że są tacy? Dlaczego niektórzy i tak, mimo że mówią o restrykcyjności, odwiedzają agencje towarzyskie? Dlaczego niektórzy wynajmują nawet pokoje na godziny, żeby ludziom było milej? Zwłaszcza w Krakowie. Zwłaszcza w Krakowie i na tym zarabiają, ale jednocześnie odbierają tobie prawo do twojej kwestii związanej z realizacją twojej seksualności, twoich potrzeb i twojego funkcjonowania w życiu społecznym, obywatelskim. I to jest bardzo sytuacja, nawet powiedzieć niekomfortowa, to jest za mało po prostu, za mało powiedziane. W momencie, kiedy ten nasz świat, i nie tylko ze względu na koronawirusa, ten świat ze względu na pewną otwartość, on coraz bardziej się komplikuje. I w momencie, kiedy właśnie coraz więcej potrzebna nam jest wiedza, nie tylko o naszym funkcjonowaniu biologicznym, ale o naszym funkcjonowaniu z punktu widzenia pewnej komunikacji międzykulturowej, żeby pokazać tą różnorodność wynikającą z faktu, że w różnych środowiskach funkcjonujemy, w różnych kulturach żyjemy. To, żeby iść właśnie w tym kierunku lepszego interpretowania świata, lepszego interpretowania tego, co potrzeba, to nam się w Polsce robi tego typu ograniczenia. I to jest strasznie niesprawiedliwe. To w ogóle mało to powiedziane. To jest takie nieetyczne. Mhm. Zbyszku, a jak ci się wydaje, dlaczego przez te ponad 30 lat, które upłynęły już od transformacji, nie udało się w Polsce wprowadzić rzetelnej edukacji seksualnej w szkołach? Co wydaje się być jakąś po prostu straszliwą porażką cywilizacyjną. To jest tak, że polityka. To jest polityka w czasach upojnego socjalizmu. Pamiętamy, jak była wydawana książka Michaliny Wisłockiej i to zezwolono na wydanie książki Michaliny Wisłockiej i w momencie, kiedy książka była wydana, to w stopce napisaliśmy, bo kiedyś pisano nakłady, było 10 tysięcy, a wiemy, że było 100 tysięcy pierwszego nakładu. Tak? W sumie było 7 milionów egzemplarzy. No ale pierwsze wydanie tak nabyło 100 tysięcy,
a była napisane 10 tysięcy. I co? Jeszcze na tamtej książce, na okładka książki miała wianuszek ślubny i taka para, czyli co? Sztuka kochania, ale tylko dla ludzi w związkach małżeńskich. To wszystko nam się później dalej przeniosło na ten okres transformacji, z którego my jesteśmy niewątpliwie szczęśliwi, że dokonała się ta transformacja w Polsce. Ale to było cały czas dogadywanie się władzy także z Kościołem. I to także miało wpływ na to. No, wiedza księża w swoim procesie kształcenia, w seminariach, katechecie, nie mają wykładanej seksuologii. Mają wykładane to, co mają wykładane. Ale nie seksuologię, żeby wytłumaczyć tak naprawdę, na czym polega ludzka seksualność i jej złożoność. Tylko ocena moralna pewnych rzeczy. I to jest, myślę pewien problem. A później te wszystkie partie, które zaczynają właśnie zbijać kapitał na takim restrykcyjnym podejściu do seksualności. Samorządy, które mają często problemy właśnie też z definiowaniem siebie, jaka jest rola poszczególnych samorządów w dbaniu o proces edukacji, jaka jest sytuacja, jaka jest rola Ministerstwa Zdrowia. Przecież Ministerstwo Zdrowia jest Ministerstwem Zdrowia dla wszystkich Polaków. Dla wszystkich. Bez względu na twoją orientację seksualną, bez względu na to, czy jesteś kobietą i mężczyzną i tak dalej. No i co? Jedna partia polityczna, jeden rząd wprowadza refundację środków antykoncepcyjnych, jeżeli chodzi o na przykład o antykoncepcję po, albo nie refundacja, przynajmniej zezwala kupować tabletki antykoncepcyjne bez recepty. Inny rząd przychodzi i jedna z pierwszych decyzji ministra zdrowia polega na tym, że wycofują ci te tabletki antykoncepcyjne po. Mówiąc o tym, że to jest problem, że tak dbamy o nastolatków, żeby za bardzo nie korzystać. Przecież to nastolatki korzystają? Tak, niektórzy tak. Ale przecież nastolatki nie żyją systematycznie seksualnie. Czyli największa grupa osób, która kupowała ewentualnie najczęściej te środki antykoncepcyjne, to są ludzie w przedziale wiekowym między 30 a 40 rokiem życia, czyli te kobiety i mężczyźni, którzy najczęściej systematycznie współżyją seksualnie. I przez to, że mamy taką małą wiedzę, tak się nas tłumani w tej Polsce. Tak się tłumani nam się tej Polsce i tak się puszcza oczko. Prawda? Jakby się ktoś chciał z kimś umówić, ale kurczę, nie wiadomo na co. Na taki święty spokój, który ma powiedzieć, róbcie co chcecie, ale tylko w swoich czterech ścianach. Proszę zwrócić uwagę na to, jak rzeczą jest totalnie obrzydliwą i niedopuszczalną tak naprawdę i nieetyczną fakt utożsamiania osób homoseksualnych z pedofilami. To się dobrze sprzedaje dla tych, którzy chcą przyjąć inną, restrykcyjną taką wizję spojrzenia na ludzką seksualność. I przecież kiedy my mówimy o pedofilii, to mówimy o pedofilii. My mówimy o osobach, których patologiczne skłonności seksualne są ukierunkowane na popęd seksualny do dziecka. I tutaj w ogóle nie mamy co dyskutować, że to jest rzecz niedopuszczalna. Ale jednak takie postawienie i mówienie o pedofilach i o osobach homoseksualnych to jest totalne, obrzydliwe, nieetyczne nadużycie. Posłowie także powinni się uczyć wiedzy o seksualności człowieka, dlatego że z punktu widzenia prawnego to oni podejmują decyzje dotyczące naszego życia seksualnego. W sensie, co jest akceptowane, co nie jest akceptowane prawnie, prawda? Co jest dopuszczalne, a co jest niedopuszczalne. Czy edukacja seksualna będzie, czy nie będzie. Czy środki antykoncepcyjne będą refundowane, czy nie. Albo czy właśnie powiedzą, że nie będzie na receptę, bez recepty pewnych środków. Także to jestem absolutnie przekonany, że wiedza posłów, i już dawno kiedyś z Magdaleną Środą, żeśmy deklarowali, że jak będzie potrzeba, to chętnie taką edukację seksualną
znaczy wykłady dotyczące wartości czy istoty zdrowia seksualnego posłom zrobimy. Tak samo jak posłowie powinni, jak się decydują być posłami, to powinni się edukować w wielu innych dziedzinach, także dotyczących gospodarki, ekonomii czy teraz epidemiologii. Ale czy ty nie masz takiego wrażenia, że cały sprzeciw przeciwko edukacji seksualnej wynika z takiego no, zupełnie absurdalnego i abstrakcyjnego przekonania, że jeżeli nie będziemy mówili o seksie, to wszystkie problemy z nim związane znikną? No pewno to jest wielka naiwność i aż szkoda, myślę, o tym mówić, dlatego że niektórzy myślą tak, jeżeli nie będziemy o tym na przykład z młodymi ludźmi mówili, to nie będziemy wywoływali tak zwanego wilka z lasu. To nie jest po prostu prawda, dlatego że prawdą bardziej jest to, że edukacja prowadzona z ludźmi młodymi powoduje, że ich wiek inicjacji seksualnej jest wyższy. Czyli to, że wiemy więcej o seksualności, powoduje, że później decydujemy się na inicjację seksualną. Ale jeżeli już są osoby, które decydują się na wcześniejszą inicjację seksualną, to ta inicjacja z punktu widzenia chorób przenoszonych drogą płciową, z punktu widzenia antykoncepcji jest niewątpliwie bezpieczniejsza. A co byś, Zbyszku, powiedział premierowi Węgier, Viktorowi Orbanowi, który wykorzystuje swoje specjalne prawa, które otrzymał na mocy koronawirusowej ustawy, wykorzystuje te swoje nowe prawa do tego, żeby na początku zlikwidować możliwość prawnego rozpoznawania osób transseksualnych na Węgrzech? Wiesz, ja bym temu premierowi nic nie powiedział. Ja bym nie chciał z nim rozmawiać. Nic bym nie powiedział. Twoje badania pokazują, że Polki zdecydowanie na przestrzeni 20 kilku lat, od kiedy prowadzisz swoje badania, seksualnie się wyzwalają i wydaje ci się, że poprzez wyzwolenie seksualne Polek właśnie kobiety mogą też wywalczyć sobie bardziej równościową pozycję w naszym społeczeństwie. Czy to może taki proces się odbywać? Ja myślę, że w podejściu Polek do seksualności w ostatnich latach bardzo dużo się zmienia. Wyraźnie widać, że fakt, że Polki coraz więcej wiedzą o seksualności człowieka i swojej właśnie seksualności jako kobiet, to powoduje także, że mają większe oczekiwania. I fakt, że kobiety wiedzą coraz więcej, to naturalnie, że coraz więcej będą w relacjach seksualnych wymagały, że mają większe oczekiwania. Bo jeżeli popatrzymy teraz na liczbę, jeżeli popatrzymy na liczbę singli w Polsce, to ta liczba singli wzrasta w Polsce. Ale jeżeli my popatrzymy na tych singli i zapytamy, to singli, dlaczego jesteś singlem czy singielką, to ponad 50% kobiet odpowiada, bo nie ma w moim otoczeniu odpowiedniej osoby. To co to znaczy? To znaczy, że wzrosły oczekiwania kobiet od partnera seksualnego, od partnera w ogóle. I że kobiety teraz także poddają się mniej pewnej presji środowiska. Czyli jeżeli wracamy do siebie, do domu na święta Bożego Narodzenia i nasi rodzice, znajomi, przyjaciele, krewni składają, abyś już wyszła za mąż, abyś już miała dzieci i tak dalej, to samo nieraz dotyczy mężczyzn. To kobiety coraz więcej mają odwagi stanowić o swoim życiu to w ten sposób, że wolą nieraz być osobami, które żyją w pojedynkę, niż wchodzić w związek, który im nie odpowiada. I to jest według mnie bardzo korzystna zmiana. Czyli chcemy czegoś więcej. Natomiast jest też pewien problem, że my w dużej mierze mówimy o tych kobietach młodszych. Ale jeżeli my popatrzymy na te kobiety po 50 roku życia, to jednym ze smutniejszych wyników w moich badaniach, które Państwo także zobaczycie, to jest fakt, że prawie 49% kobiet
po 50 roku życia mówi, że seks jest zupełnie nieistotną sferą w ich życiu. Ja jako badacz rzadko formułuję zdania tylko aż, ale w tym momencie mówię aż 49% kobiet. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że w późniejszej fazie życia wiele kobiet jest rozwódkami, wdowami i tak dalej, ale to wcale nie znaczy, że są pozbawione swojej seksualności. Co więcej, w moim odczuciu często te kobiety, które są w związkach i mogłyby współżyć seksualnie, bardzo często rezygnują ze współżycia seksualnego, czyli w moim odczuciu polskie kobiety zbyt wcześnie przechodzą na seksualną emeryturę. Cała nasza rozmowa sprowadza się właściwie do bardzo wielu wniosków, ale jednym z tych chyba najważniejszych, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, jest to, że w myśleniu i w praktykowaniu życia seksualnego najważniejsze jest połączenie przyjemności i wiedzy. Nie dość, że łączenie przyjemności i wiedzy, to jeszcze zawsze na koniec mówię, że przytulanie, dotyk, bliskość cielesna, także jak pokazują moje badania, może być nieraz ważniejsza od stosunku seksualnego. I w tych domach, w tych związkach, gdzie mamy szansę przytulać się do kogoś bliskiego w naszym związku, to powinniśmy ten czas dobrze wykorzystać na to przytulanie. No i na sam fakt tego, żebyśmy się w tych związkach dobrze czuli, żebyśmy mogli także powiedzieć: lubię z tobą być. Dlatego, że intensywność miłości w związkach w różnych fazach naszego życia bywa bardzo różna. Ale najważniejszą według mnie taką kategorią, kiedy ludzie z sobą są i mają jeszcze szansę na to, że się kochają, to jest bardzo, ale to bardzo ważne, żeby mieli takie poczucie, że są z taką osobą, której mogą powiedzieć: lubię z tobą być. Czego bardzo serdecznie wszystkim Państwu życzymy. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem dzisiaj był profesor Zbigniew Izdebski. Zbyszku, bardzo Ci dziękuję. Ja Państwu bardzo dziękuję i życzę tej samej przyjemności, jak się da. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia za tydzień.